Miewasz pokusy i nie do końca wiesz, jak sobie z nimi radzić? Zapewne twoja odpowiedź brzmi tak, dlatego że każdy z nas je ma. Tylko że jedni, jak widać po owocach ich życia, radzą sobie z nimi lepiej, a inni nieco gorzej. Myślę, że każdemu z nas przydałaby się taka lekcja ze sposobów radzenia sobie z pokusami, by móc o nich pamiętać i wykorzystywać je w rzeczywistości. Bo trochę jest tych sposobów, a chyba nie każdy o nich wszystkich wie. Tak więc dzisiaj powiem o jednym z nich, o którym ostatnio dowiedziałam się od pewnego księdza. Zapraszam. A więc słuchając kazania, szczególnie spodobał mi się sposób, który polega na tym, by powiedzieć o swojej pokusie komuś bliskiemu. Może brzmi to dosyć dziwnie dla ciebie, może nigdy tego nie robiłeś, bo przecież to tylko pokusa, jeszcze nic się nie wydarzyło, nic takiego nie zrobiłem, to o czym mam opowiadać? W momencie, kiedy w twojej głowie pojawia się pokusa, ty dopiero jesteś na etapie myślenia o pewnym grzechu, przygotowywania się do niego w pewien sposób, planowania go, to jest najlepszy moment na to, żebyś zainterweniował i tą pokusę po prostu przycisnął do ziemi. I właśnie kiedy powiesz o niej komuś bliskiemu, to sprawisz, że ta pokusa straci na swojej mocy. Ona już nie będzie tak mocno na ciebie oddziaływała, dlatego że została wypowiedziana. To, co jest w ciemności, to, co jest w ukryciu, to ma mocniejszą moc, dlatego że siedzi gdzieś w środku ciebie, cały czas ciebie dręczy, męczy, przypomina o sobie, a jednocześnie jest tylko pokusą, więc nie traktujesz tego na tyle poważnie, by coś z tym zrobić. Natomiast w momencie, kiedy to wypowiadasz, to jest tak, jakbyś brał tą pokusę w swoje ręce i wyciągał ją z siebie na zewnątrz, pozbywał się jej. I automatycznie też zmienia się wtedy twoje podejście do tej pokusy. Traktujesz ją jak realne zagrożenie dla twojej czystości, dla twojego życia duchowego, dla twojej relacji z Bogiem. I wtedy rzeczywiście możesz się z nią zmierzyć. Jest to też wyraźny znak dla Pana Boga, że ty tą pokusę widzisz i ty chcesz się z nią zmierzyć. On widząc twoją gotowość, twoją chęć, będzie tobie pomagał się z nią zmagać. Natomiast tak długo, jak ona będzie gdzieś pozostawiona, tak długo, jak będziesz ją lekceważył, tak długo ona będzie rosła w siłę i coraz bardziej niszczyła twoje życie, twoje wnętrze przede wszystkim. Ważne jest, byś powiedział o tej pokusie od razu po tym, jak ona pojawia się w twojej głowie. Czyli jeszcze zanim nie będzie za późno i nie popełnisz grzechu. Ta fajna taka przestrzeń, w której ty jeszcze możesz coś zrobić. Przestrzeń między pokusą a dokonanym grzechem. To jest miejsce, w którym Bóg może realnie zadziałać. Bo tak jak już powiedziałam na samym początku, pokusy będziemy mieli, każdy z nas je ma. Więc ten punkt jest punktem, z którym my musimy się pogodzić, że on zawsze będzie. Ale potem jest ta przestrzeń, w której ty możesz zadziałać, w którą możesz wpuścić łaskę Bożą, by nie dojść do tego drugiego punktu, czyli do grzechu. Może wydaje się tobie, że pokusy, które się w tobie pojawiają, są już równoznaczne z dokonanym grzechem. Czyli jak masz pokusę, to oznacza, że zaraz grzeszysz. I wydaje się może przez to tobie, że ta przestrzeń między pokusą a grzechem jest naprawdę malutka, wąska, ciasna. Właściwie nic nie możesz w niej zrobić. Im bardziej będziesz próbował zadziałać w takich sytuacjach, im mocniej będziesz wzywał Boga, by zainterweniował, tym bardziej zaczniesz dostrzegać, że ta przestrzeń między pokusą a grzechem tak naprawdę jest bardzo duża. I to jest naprawdę coś niesamowitego, co wierzę, że będzie się tobie objawiało, jeżeli rzeczywiście zaczniesz realnie walczyć z tymi pokusami. Panie Boże, my wzywamy ciebie do naszych serc. My prosimy ciebie, żebyś ty był tam obecny i pomagał nam już w zarodku odkrywać pokusy i je niszczyć.
Możemy to zrobić tylko Twoją mocą, więc Ty działaj w tej przestrzeni między pokusą a grzechem. Ty pomagaj nam mówić o pokusach na głos. Ty pomagaj nam przyznawać się przed innymi do naszych słabości. Ty pomagaj nam przeciwdziałać grzechowi. Niech tak się dzieje w Twoje święte imię, na Twoją chwałę i ku naszemu lepszemu, czystszemu życiu. Dziękuję Wam bardzo i widzimy się już niedługo. Obiecuję. Do zobaczenia.